Cześć, jestem Grzegorz, trener w firmie Bosch. Po raz kolejny wracam do Was z serią, w której prezentuję Wam najnowsze produkty firmy Bosch Professional. Znajdziecie je u naszych partnerów handlowych oraz na naszym e-sklepie pod adresem www.bosch-professional.pl. W ostatnim materiale pokazałem Wam kolejne produkty opisane jako narzędzia 185Li, takie jak wyżynarka GST-185Li oraz narzędzie wielofunkcyjne GOP-185Li. Nie zabrakło również narzędzi z serii Heavy Duty, których rozwiązania dopasowane są do potrzeb najbardziej wymagających profesjonalistów. Dzisiaj pokażę Wam kolejne dwa narzędzia sygnowane oznaczeniem 185Li. Nie zabraknie również nowych wersji naszych znanych i sprawdzonych narzędzi sieciowych. Dodatkowo zgłębimy bardziej kompleksowo osprzęt z linii Expert oraz jego dobór w zależności od aplikacji. Jesteście gotowi? Zatem zaczynajmy! Zacznijmy od nowej, akumulatorowej młotowiertarki GBH-185Li, która jeszcze bardziej podnosi wydajność i komfort pracy w stosunku do doskonale Wam znanego i sprawdzonego modelu GBH-180Li. Zanim przejdziemy do parametrów tego narzędzia, zwróćcie uwagę na jego kompaktowe wymiary. Jest małe, lekkie, bo waży zaledwie 2,3 kg oraz wygodne w pracy nawet przez wiele godzin wiercenia. Dodatkowo GBH-185Li posiada dedykowany system do odsysania pyłu GDE-12, który niweluje praktycznie do zera szkodliwy dla użytkownika pył wydobywający się podczas pracy. Co do samych parametrów narzędzia, niech nie zwiedzie Was niewinny wygląd tej młotowiertarki, gdyż ma ona zaskakujące parametry jak na swoje rozmiary. Energia udaru wynosi 1,9 J, co pozwala na efektywne wiercenie wiertłami SDS Plus o średnicy od 4 do 22 mm. Dodatkowo dioda LED wspiera pracę użytkownika w słabo oświetlonych miejscach. Motowiertarka zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort pracy dzięki systemom takim jak Kickback Control oraz Vibration Control, który redukuje drgania podczas pracy do minimum. Warto podkreślić ważną zmianę w rękojeści, dzięki czemu użytkownik dociska narzędzie w osi wiertła, co zwiększa wygodę oraz komfort pracy. Dzięki swoim rozmiarom, parametrom oraz systemowi odsysania pyłu GBH-185Li jest wręcz stworzona dla profesjonalistów z branży elektrycznej, instalatorów chwak oraz monterów mebli. Pora na kolejną nowość oznaczoną jako 185Li. Mowa tutaj o akumulatorowym strugu GHO-185Li. Narzędzie posiada silnik bezszczotkowy, dzięki któremu ma niewielkie rozmiary, zapewnia wysoką wydajność, a moc wyjściowa jest podobna do mocy strugów sieciowych. GHO-185Li jest narzędziem kompaktowym oraz lekkim, a konstrukcja uchwytu zapewnia, że użytkownik wykorzystuje siłę docisku idealnie na środku, co eliminuje nierównomierne struganie. Inżynierowie w naszej firmie zwrócili szczególną uwagę na najbardziej kluczowy element takiego urządzenia, czyli jego stopę. Każda pojedyncza część stopy została zaprojektowana z wąskimi tolerancjami, niższymi niż 0,1 mm. Konstrukcja osłony noża tego struga zapewnia, że między ostrzem a obrabianym materiałem zawsze będzie odstęp co najmniej 0,6 mm, co zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu elementu drewnianego lub samego ostrza, szczególnie w sytuacji, gdy głębokość strugania ustawiona jest na 0. Elektroniczna funkcja wyłączania zatrzymuje ostrze w ciągu 0,6 sekundy, dzięki czemu niwelujemy ryzyko uszkodzenia obrabianego materiału. Strugarka generuje do 14 000 obrotów na minutę, a jej maksymalna głębokość strugania to aż 2,6 mm. Co więcej, model ten został wyposażony w ostrza z węglików spiekanych, które zapewniają szybką i precyzyjną obróbkę materiału. GHO-185Li posiada również miejsce na podłączenie odkurzacza, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, dzięki czemu zapewnia użytkownikowi bezpyłową pracę. W podstawie znajduje się miejsce na dodatkowe ostrza, dzięki czemu nie musimy robić dłuższych przerw i przestojów w pracy na poszukiwanie nowego sprzętu. Pamiętajcie też, że ostrza są dwustronne, więc posłużą jeszcze dłużej. Takie narzędzie znajdzie swoje zastosowanie u każdego profesjonalisty pracującego przy obróbce drewna. Nieważne, czy to stolarz, monter, czy dekarz. Teraz czas na akumulatorową nowość z linii Heavy Duty, a jest nią klucz udarowy GDS-18V450PC. Narzędzie jest wyposażone w silnik bezszczotkowy oraz waży jedynie 1,6 kg bez akumulatora. Jego długość to zaledwie 169 mm, co pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach. Półcelowy uchwyt zewnętrzny umożliwia pewne zamocowanie nasadki. Tak jak może sugerować nazwa, maksymalny moment dokręcania w GDS-18V450PC to aż 450 Nm, natomiast moment zrywający sięga do 800 Nm. Użytkownik ma do dyspozycji 3 biegi, a prędkość na każdym biegu można ustawić poprzez aplikację Bosch Toolbox. Poza wspomnianym wyborem biegu, użytkownik może skorzystać ze specjalnych trybów pracy, dedykowanych do wkręcania śrub w metal, jest to tryb A, lub w drewno,
czyli tryb B. Dodatkowo użytkownik może dodać do 20 własnych trybów pracy, dopasowanych do rodzaju wkrętu oraz materiału, w którym pracuje. W zależności od wykonywanej pracy oraz czy aktualnie dokręcam czy odkręcam, nasz GDS będzie się zachowywał tak, jak sobie tego życzymy. Przy dokręcaniu możliwe opcje to automatyczne wyłączenie, automatyczne spowolnienie lub wyłączenie po określonym czasie. Z kolei przy odkręcaniu możemy ustawić automatyczne spowolnienie lub uruchomienie funkcji ABR, czyli Auto Bolt Release. Auto Bolt Release wyłączy narzędzie po poluzowaniu nakrętki, dzięki czemu nakrętka wciąż pozostanie na gwincie. Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie gdy pracujemy na wysokościach. GDS 18V450PC idealnie sprawdzi się u profesjonalistów specjalizujących się w montażu elementów stalowych, serwisach samochodowych czy też u dekarzy. Teraz przyszedł czas na nasze narzędzia sieciowe. Zaczniemy od wyżynarki GST750. Ta wyżynarka została wyposażona w silnik o mocy 520 W, który zapewnia cięcie z większą prędkością, nie tracąc przy tym precyzji. Czterostopniowa regulacja podrzynania pozwala użytkownikowi dopasować narzędzie do obecnie wykonywanej pracy oraz materiału. Do GST750 można podłączyć wąż od odkurzacza, dzięki czemu zredukujemy pył unoszący się w trakcie pracy. Inną opcją jest nawiew, który usuwa urobek z linii cięcia, zapewniając precyzyjną i bezpieczną pracę. Stopa narzędzia została wyposażona w plastikową osłonę, która chroni obrabiany materiał przed zarysowaniami. Uchwyt wyżynarki jest ergonomiczny oraz obudowany materiałem soft grip, zapewniając wygodę pracy nawet przy wielogodzinnych cięciach, zarówno poprzecznych, jak i pod kątem. Szlifierka mimośrodowa GEX125 wyposażona w silnik o mocy 290 W to niewielkie oraz uniwersalne narzędzie, które sprawdzi się nie tylko przy szlifowaniu drewna. Waży zaledwie 1,4 kg, a jej prędkość obrotową możemy regulować w zakresie od 7,5 tysiąca aż do 12 tysięcy obrotów na minutę. W tym modelu zadbaliśmy również o komfort pracy użytkownika, redukując wibracje do poziomu 3,8 m na sekundę do kwadratu. Kompaktowa konstrukcja, mała waga oraz uchwyt grzybkowy zapewniają lekką i łatwą kontrolę narzędzia podczas pracy, a worek na urobek zapewnia bezpyłową, a przez to i bezpieczniejszą pracę. Oczywiście zamiast worka możecie podłączyć odkurzacz, na przykład GAZ 18V10L. Wiertarka udarowa GSB600 wyposażona w 13 mm uchwyt wiertarski to niewielkie narzędzie, które z pewnością sprawdzi się w drobnych pracach u każdego pracownika budowlanego, montera chwak czy też u hydraulika. Wiertarka posiada zmodernizowany silnik o mocy 600 W wyposażony w ulepszone szczotki węglowe. Narzędzie waży zaledwie 1,7 kg oraz generuje częstotliwość udaru do 4800 uderzeń na minutę. Prędkość można dostosowywać poprzez siłę nacisku na przycisk włączający. Dzięki specjalnym wypustkom na korpusie w miejscu mocowania rękojeści dodatkowej użytkownik może uniknąć kontuzji nadgarstka dzięki pewniejszemu mocowaniu uchwytu pomocniczego. Ostatnim elektronarzędziem, jakie Wam dzisiaj zaprezentuję, jest ukośnica GCM305216D. Jak sama nazwa sugeruje, jest to ukośnica na tarczę o średnicy 216 mm i zakresie cięcia do 305 mm. Narzędzie waży 13 kg, co sprawia, że jest jedną z najlżejszych ukośnic sieciowych na rynku. GCM305216D posiada silnik szczotkowy o mocy 1200 W oraz osiąga prędkość 5000 obrotów na minutę. Tym, co wyróżnia tę ukośnicę, jest możliwość ustawienia skosu do 47 stopni w obie strony. Ma ona również wiele udogodnień, które doceni każdy profesjonalista pracujący przy obróbce drewna. Pionowy chwyt zapewnia komfortową pracę, niezależnie od tego, czy jesteś prawo- lub leworęczny. Podwójny laser, który włącza się po naciśnięciu spustu, wspomaga widoczność linii cięcia. Dodatkowo GCM305216D posiada oświetlenie robocze, funkcję łagodnego rozruchu, czyli soft start, oraz możliwość rowkowania, a także inne udogodnienia, jak ogranicznik cięcia, czy też możliwość przedłużenia stołu, na którym leży obrabiany materiał. Skończyliśmy już temat elektronarzędzi, ale to nie koniec tego materiału. Ostatnim razem wspomniałem Wam o naszych nowych narzędziach ręcznych, teraz przyszedł czas na zgłębienie tematu. W naszej ofercie pojawiły się zestawy kluczy, szczypiec, wkrętaków, imbusów, czy też noży roboczych oraz poziomic. Narzędzia są już dostępne u naszych partnerów handlowych oraz w naszym e-sklepie. Zobaczcie z bliska naszą ofertę narzędzi ręcznych Bosch Professional.
To już wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Bądźcie na bieżąco z naszymi produktami, odwiedzajcie i subskrybujcie nasz kanał na YouTube oraz Facebooku Bosch Professional Elektronarzędzia i Osprzęt. Trzymajcie się, cześć!